Sesja została zwołana w trybie takim przyspieszonym, ponieważ niewielkie poprawki do budżetu i do wieloletniej prognozy finansowej musimy wprowadzić, a to może zrobić tylko Rada Miasta, więc stąd ta niespodziewana troszeczkę sesja. Witam panie i panów radnych, witam burmistrza miasta Sławomira Kowalewskiego, witam zastępcę burmistrza Szymona Zejera, witam panią sekretarz Magdalenę Cecelską, witam panią skarbnik Justynę Aptewicz, naczelników wydziałów, przewodniczących zarządów osiedli, media oraz mieszkańców miasta. Na początek taki komunikat przedstawię państwu. Na stoliku przy drzwiach wejściowych stoi taka puszka, pudełko z napisem zbiórka pieniędzy na wyposażenie żołnierzy ukraińskich. To jest konkretnie na oddział pierwszej linii szturmowy na południu Ukrainy. Nie podaje się, nawet nie wiemy gdzie, no bo oni takich rzeczy nie podają, w którym miejscu ten oddział operuje. A jest to znajomy mojej kuzynki, naszych znajomych z kolei, i przysłał nam takiego w postaci SMS-a wiadomości, że brakuje im na przykład lornetek dalekosiężnych, wyposażenia generalnie różnego typu, które się bardzo szybko zużywa. I postanowiliśmy dzisiaj, że zrobimy małą zbiórkę pieniędzy. Oczywiście kwoty są dowolne, nie ma żadnego przymusu, nie robimy żadnych list. Kto ile dał na koniec, podamy państwu do publicznej wiadomości kwotę, jaką zebraliśmy. Tylko tyle i nic więcej. Proszę o ewentualne duże serce. Dziękuję. Na podstawie logowania dzisiejszego stwierdzam, że obecnych jest 19 radnych, więc obrady są prawomocne. Na sekretarza dzisiejszych obrad proponuję radnego Janusza Wojnarowskiego. Czy radny Wojnarowski wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne propozycje dotyczące kandydatury sekretarza? Nie widzę. Skoro nie ma innych kandydatur, poddaję pod głosowanie kandydaturę radnego Janusza Wojnarowskiego. Kto z obecnych radnych jest za przyjęciem kandydatury radnego Janusza Wojnarowskiego na sekretarza obrad, proszę o naciśnięcie przycisku za i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie radni przyjęli proponowaną kandydaturę. Zapraszam pana radnego Wojnarowskiego do stołu prezydialnego. Porządek obrad radni otrzymali. Czy są może jakieś uwagi co do tego porządku? Nie widzę. Protokół z poprzedniej 38 sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 marca bieżącego roku był wyłożony w biurze Urzędu Miasta i każdy radny mógł się z nimi zapoznać. Uwag żadnych nie zgłoszono. W związku z tym proponuję przyjąć protokół z poprzedniej sesji bez odczytywania. I teraz przegłosujemy ten protokół. Kto z obecnych radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej 38 sesji Rady Miasta Mława? Proszę o naciśnięcie przycisku za i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie radni. Jeszcze chyba nie wszyscy radni są zalogowani, mam wrażenie. A jeśli ktoś nie może uruchomić przycisku wyborczego, to proszę podnosić rękę, to będzie głosowało ręcznie. Pan radny Korczak. O, teraz dopiero jesteś, tak? Dziękuję. Jednogłośnie radni przyjęli proponowany protokół. Punkt 6 naszych dzisiejszych obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Mława, połączony z punktem 7, żebyśmy pani skarbnik omawiała to jak gdyby jedno
łącznie. I punkt 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Obydwa projekty omówi pani skarbnik miasta Justyna Aptewicz. Bardzo proszę panią skarbnik. Panie Przewodniczący, drodzy Państwo Radni, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, a także uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczy samej treści uchwały, a dokładnie upoważnień, które były nadane Radzie, Burmistrzowi Miasta na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Na mocy tej uchwały organy wykonawcze za zgodą swoich rad otrzymały dodatkowe upoważnienia do realizacji zadań związanych z organizacją pomocy obywatelom Ukrainy. Burmistrz miasta Mława za zgodą Rady Miasta uchwałą z dnia 29 marca zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mława otrzymał stosowne upoważnienia zawarte w paragrafie 3 i 2 uchwały. Zgodnie z różnymi interpretacjami wprowadzenia upoważnień w zakresie pomocy Ukrainie tą właśnie uchwałą należy skreślić paragraf 3 w całości. Upoważnienie zostanie zawarte w projekcie uchwały, który będzie procedowany na dzisiejszej sesji. Podobny powód zmiany uchwały zmieniającej uchwałę budżetową został zawarty w uzasadnieniu do uchwały. Dotyczy również upoważnień w związku z interpretacją przepisu, która ukazała się po 29 marca, czyli po dniu sesji. Dokonano skreślenia zapisów dotyczących upoważnień w uchwale z dnia 29 marca 2022 roku. Upoważnienia te zapis odnośnie upoważnień został całkowicie skreślony i zostało mu nadane nowe brzmienie w uchwale zmieniającej budżet, która będzie procedowana w dniu dzisiejszym na sesji. W imieniu pana burmistrza proszę o przyjęcie zmian, które dotyczą zapisów w dwóch uchwałach budżetowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Projekty tych uchwał omawiane były na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Prosiłbym pana przewodniczącego Janusza Wojnarowskiego o opinię komisji w tej sprawie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. W dniu dzisiejszym Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miasta Mława procedowała dwa projekty uchwał. I tak, w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Mława. Jednogłośnie przyjęli ten projekt radni, 9 osób było za. Natomiast jeżeli chodzi o zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, 8 radnych było za, 1 wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie będziemy głosować. Kto z obecnych radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Mława? Proszę o naciśnięcie przycisku za i podniesienie ręki. Dziękuję. Panie radny Zbyszku, jeszcze wiesz co, nieraz to trzeba mocniej nacisnąć. Ja też miewam to, że trzeba przytrzymać troszkę. Dobrze, jest ok. Jednogłośnie radni przyjęli proponowaną uchwałę. Dziękuję bardzo.
Teraz drugi projekt. Kto z obecnych radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok? Proszę o naciśnięcie przycisku za i podniesienie ręki. O, dziękuję bardzo. Nieraz trzeba kilka razy nacisnąć na ten przycisk za. O, i teraz się załączył. Jednogłośnie 19 głosami za radni przyjęli proponowaną uchwałę. Dziękuję bardzo. I przechodzimy teraz do punktu 8 i 9, również łącznie omawianymi będą te punkty. Mianowicie podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Mława wraz z autopoprawką oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z autopoprawką. Obydwa projekty omówi nam również pani skarbnik Justyna Aptewicz. Bardzo proszę, pani skarbnik. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczy zmian, które zawarte są w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2022. Zmianie ulega załącznik numer 1. Zmieniają się dochody bieżące i wydatki bieżące, a także ulegają zwiększeniu wydatki majątkowe miasta Mława. Zmianie ulega również wynik finansowy. Zwiększony został deficyt budżetu miasta oraz zostały wprowadzone przychody tytułem pokrycia zwiększonego deficytu miasta Mława. Autopoprawka numer 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczy zwiększenia dochodów bieżących, a także wydatków bieżących. Autopoprawka numer 1 zmniejsza z kolei deficyt o kwotę ponad 61 tysięcy, a także przychody pochodzące z wolnych środków, które były zaplanowane jako źródło pokrycia deficytu miasta Mława. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. W projekcie uchwały wprowadzono do budżetu, do planu dochodów, dochody w kwocie ponad 637 tysięcy złotych. To zwiększenie dochodów składają się następujące zmiany. Zmniejszenie dochodów z tytułu porozumienia, które miasto zawarło z gminami Iłowo, Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wiecznia Kościelna na wykonanie i oznaczenie szlaku turystycznego. Zmniejszenie to kwota 3354 zł. W dziale 852 pomoc społeczna wprowadzono dochody w kwocie ponad 87 tysięcy złotych z tytułu otrzymanej darowizny z miast partnerskich na wydatki dotyczące pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Dział 853. W dziale tym wprowadzono środki, które miasto Mława otrzymało tytułem dochodów na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego po 300 zł, a także dla obywateli Ukrainy, a także na obsługę tego zadania. Środki te dotyczą również zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy, a także na bezpłatną pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy. Środki te otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Ogólnie środki te po stronie dochodowej wprowadzono na kwotę ponad 553 tysiące złotych. Po stronie wydatkowej zwiększono plan o kwotę ponad 1 050 000 zł. W dziale 630 dokonano korekty dochodów zaplanowanych na wykonanie i oznaczenie szlaku turystycznego w związku z zawartym porozumieniem. Dotyczy to kwoty 3354 zł. W dziale 750 działalność usługowa wprowadzono środki w kwocie 30 tysięcy złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji hydrologicznej związanej z rozbudową cmentarza komunalnego. Dział 750. W dziale tym dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami.
Ukrainami. Dział 754 zwiększono plan przeznaczony na ochotnicze straże pożarne w Mławie. Zwiększenie to 25 tysięcy złotych z przeznaczeniem na remont motopompy. Dział 801 ogółem dział się zwiększył o kwotę prawie 80 tysięcy złotych i dotyczy to wprowadzenia do budżetu wkładu własnego na realizację zadania aktywna tablica. Zmniejszono również środki na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola, a także zwiększono środki tytułem realizacji zadania inwestycyjnego jednorocznego pod nazwą dostosowanie budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych. Zwiększenie to kwota 100 tysięcy złotych. Dział 851. W dziale tym wprowadzono środki pochodzące z niewykorzystanych środków w roku 2021, które były przeznaczone na działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Środki te zostały wprowadzone do budżetu w kwocie 345 806 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki. Dział 852. W dziale tym zostały wprowadzone środki w kwocie ponad 574 tysiące złotych z przeznaczeniem na realizację działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Są to środki, które wynikają z otrzymanych po stronie dochodowej środków na ten cel. Do budżetu wprowadzono także środki pochodzące dotyczące wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników do pracy z dziećmi ukraińskimi. 853 pozostałe zadania w zakresie profilaktyki, polityki społecznej, zwiększenie to 8 tysięcy złotych z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną dla obywatelom Ukrainy. Ogółem deficyt miasta zwiększył się o kwotę 422 304 zł i 62 grosze i po zmianie wynosi 23 965 049 zł i 44 groszy. Zostaje deficyt pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, a także ze środków, które wynikają z rozliczenia ustaw o szczególnym charakterze, czyli między innymi tych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W zakresie rozchodów nie nastąpiły żadne zmiany. Rozchody wynoszą 3 400 000 zł. W samej treści uchwały dokonano zapisów dotyczących upoważnień, które Rada Miasta nadaje burmistrzowi miasta Mława, które to są możliwe w związku z wejściem w życie ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy. Upoważnienia te zostały dodane do treści uchwały w paragrafie 10. Autopoprawka numer 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej dotyczy zwiększenia dochodów o kwotę ponad 418 tysięcy złotych. Zwiększenie to dotyczy środków, które miasto Mława otrzymało na realizację zadań w związku z uchodźcami z Ukrainy i to dotyczy między innymi nadania numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy, na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W dziale 853 wprowadzono
również środki dotyczące jednorazowego świadczenia pieniężnego po 300 zł oraz na obsługę tego zadania. Są to środki wynikające z kolejnego zapotrzebowania, które zostało wystosowane w ramach złożonych wniosków. Do autopoprawki numer 1 wprowadzono także środki dotyczące dochodów, które zostały odzyskane jako nienależne, niepobrane świadczenia zasiłków okresowych oraz odsetki od tych świadczeń. Po stronie wydatkowej środki te zostały wprowadzone jako te podlegające odprowadzeniu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W autopoprawce numer 1 w załączniku 2 wydatki po stronie wydatkowej wprowadzono do planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki, które zgodnie z autopoprawką zostały wprowadzone po stronie dochodowej, a będą wydatkowane na cele wskazane w otrzymanym dochodzie, czyli na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Zgodnie z autopoprawką numer 1 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową, deficyt budżetu miasta uległ zmniejszeniu o kwotę 61 576 zł. O taką samą kwotę uległy zmniejszeniu przychody pochodzące z wolnych środków stanowiące źródło pokrycia deficytu. Dziękuję bardzo. W imieniu pana burmistrza proszę o przyjęcie zmian zaproponowanych w dwóch projektach uchwał. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Obydwa projekty omawiane były dzisiaj wraz z autopoprawkami, omawiane były dzisiaj na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Poproszę pana przewodniczącego Janusza Wojnarowskiego o opinię komisji w obydwu projektach. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, również w dniu dzisiejszym Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu procedowała nad projektami obu tych uchwał, które przedstawiła pani skarbnik. I tak, w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Mława z autopoprawką jednogłośnie 9 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Natomiast zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok również z autopoprawką również głosowało 9 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję i otwieram dyskusję. Jest pierwszy głos w dyskusji. Radny Kiełbiński, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo, chciałem zapytać o tą analizę, którą pani skarbnik przedstawiła, a konkretnie o wydatki na oświatowe na dzieci uchodźców ukraińskich w naszym mieście. Czy, jak zrozumiałem z tego krótkiego opisu, chodzi o utrzymanie tych 9 oddziałów, które zostały zorganizowane dla dzieci ukraińskich, oddziałów przygotowawczych. Czy można zapytać o środki, które zostały na to przeznaczone? Czy one są w jakiś sposób finansowane przez budżet państwa, przez subwencję dodatkowo? Czy już te środki otrzymaliśmy? Czy też one pochodzą z wolnych środków, o których pani wspominała, że tam szukamy jakiejś pomocy, przeznaczamy wolne środki na niektóre wydatki związane z tymi celami, ale tutaj to są wydatki czysto oświatowe, czy w jaki sposób to jest rozwiązane, bo to jest niespodziewany wydatek, 9 oddziałów, to jest dosyć dużo, jeśli chodzi o tutaj wydatki oświatowe w naszym mieście. Dziękuję. Dziękuję. Pani skarbnik chce odpowiedzieć na to pytanie, tak? Proszę bardzo. Tak, tu w międzyczasie poszukam, ile na ten cel, na podstawie poprzedniej uchwały, ile środków zostało wprowadzonych na ten cel.
Na wydatki, które są, dotyczą oddziałów przygotowawczych, w budżecie zaplanowano około 400 tysięcy złotych, a na ten cel w ramach subwencji, o którą tu pan radny pytał, to są środki, które zostały zaproponowane w autopoprawce numer 1, czyli kwota 61 576 zł. Reszta środków stanowią środki własne miasta Mława. Dziękuję. Tak, panie radny. Czyli rozumiem, z wolnych środków reszta będzie. Tak? Jakby źródło tych w budżecie. To są wolne środki, ta reszta dosyć pokaźna, bo to w sumie nawet nie z połowa tych naszych wydatków. Bardzo proszę, pani skarbnik. To są środki własne budżetu miasta, więc skoro miasto Mława ma deficyt, a deficyt zostaje pokryty z wolnych środków, a deficyt jest w związku z wydatkami majątkowymi, a więc im więcej jest do wydatków bieżących, tym mniej mamy środków na wydatki majątkowe, które można finansować wolnymi środkami. Nie można tak wprost się odnieść, że akurat dokładnie te środki są z wolnych środków. Budżet miasta jest takim zbiorem źródeł dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, i to jest taki właśnie mechanizm, że skoro mamy deficyt możemy mieć w związku z wydatkami majątkowymi, więc jeśli na wydatki majątkowe nie ma tyle środków, między innymi z powodu dużych wydatków bieżących, czyli wydatki związane z oświatą, dlatego należy znaleźć źródło pokrycia deficytu. W naszym przypadku są to wolne środki i zaplanowane obligacje. Dziękuję, pani skarbnik. Jeszcze pan Kiełbiński, proszę. Czyli to, tak na szybko, to 240 tysięcy jest jakby oprócz subwencji, tak? I to są koszty do czerwca, jak rozumiem, za całość tego cyklu. I czy jest szansa w ogóle, że no nie wiem, są jakieś przewidziane możliwości pozyskania tych środków z budżetu państwa? No bo to są nieplanowane wydatki, które jakby no nie były spowodowane przez politykę miasta, tylko to, no, te sytuacje międzynarodowe, czy tu jakby jest planowana jakaś pomoc państwa? Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze będzie pani skarbnik chciała tak, coś? Proszę. Jeśli można, to tu odpowiem na to pytanie. Liczba uczniów jest co miesiąc wskazywana w systemie informacji oświatowej i na podstawie tego właśnie liczymy na choć trochę subwencji oświatowej, tak jak w tym przypadku 61 tysięcy. Zadanie te niestety jest zadaniem własnym gminy i w ustawie z 12 marca o pomocy obywatelom jest to wskazane jako zadanie, które gmina realizuje, i to jest zadanie nie z zakresu administracji rządowej, czyli nie idzie za tym konkretna dotacja przyznana na ten cel. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, panie radny. Głos chciał zabrać radny Michał Pol. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja chciałem zapytać się o składanie wniosków, jeżeli chodzi o jednorazowe świadczenie pieniężne 300+, wypłacane przez MOPS, tak? Chciałbym zapytać, ilu do tej pory uchodźców, czy posiadamy dane, złożyło taki wniosek i czy już są prowadzone wypłaty? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś może panu radnemu udzielić odpowiedzi? A idzie pani dyrektor MOPS, dyrektor Kaczorek.
Dziękuję pani dyrektor. To informacje na dzisiaj, czyli środki, jak gdyby czekamy na środki, tak? Dziękuję pani radny. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji dotyczące tych dwóch projektów? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania zatem. Najpierw będziemy głosowali autopoprawki, potem projekty uchwał razem z autopoprawkami. Kto z obecnych radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie autopoprawki numer 1 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Mława? Proszę o naciśnięcie przycisku za i podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie radni przyjęli proponowaną autopoprawkę. Kto z obecnych radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Mława wraz z autopoprawką? Proszę o naciśnięcie przycisku za i podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie 18 głosami za radni przyjęli proponowaną uchwałę wraz z autopoprawką. Kto z obecnych radnych jest za podjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok? Proszę o naciśnięcie przycisku za i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie radni przyjęli proponowaną autopoprawkę. Kto z obecnych radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z autopoprawką? Proszę o naciśnięcie przycisku za i podniesienie ręki. Dziękuję. Jeszcze pan radny Korczak. Ale u mnie jeszcze nie. To jeszcze naciśnij. O, teraz. Jakieś opóźnienie drobne jest chyba. Dziękuję. Jednogłośnie radni przyjęli proponowaną uchwałę wraz z autopoprawką. Dziękuję bardzo. Wolno leci sygnał, tak? Jesteśmy w punkcie 10 naszych obrad i punkcie jednocześnie razem 11, bo tu będzie omawiane przez burmistrza sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu 29 marca oraz informacja burmistrza miasta Mława z działalności za okres między sesjami. Bardzo proszę panie burmistrzu o przedstawienie nam tych dwóch informacji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Mławy. Ostatnia sesja Rady Miasta, tak jak powiedział pan przewodniczący, to jest powszechnie wiadomo, odbyła się w dniu 29 marca bieżącego roku. Podczas ostatniej sesji Rada Miasta procedowała 16 projektów uchwał. Wszystkie zostały przyjęte. 12 w sprawozdawczym okresie zostało wykonanych, a 4 w trakcie realizacji. Dziękuję w tym punkcie za uwagę. I przystąpię do kolejnego przekazania informacji z poszczególnych wydziałów, Szanowni Państwo. Wydział Gospodarki Nieruchomościami Planowania Przestrzennego wydał 7 decyzji o warunkach zabudowy, wydał 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydał 9 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Podpisaliśmy 5 umów na dzierżawę nieruchomości, przeprowadzono 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości. Wydano 9 zaświadczeń potwierdzających wysokość i okres wnoszenia opłat. Wydano 3 informacje o wysokości opłaty jednorazowej na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Wydano 13 postanowień i 3 decyzje o podziałach nieruchomości. Wydano 4 zawiadomienia o nadaniu i zmianie numerów porządkowych budynków i nazw ulic. Informacje z działalności Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej. W sprawozdawczym okresie, Szanowni Państwo, utworzono i funkcjonuje 9 oddziałów przygotowawczych dla dzieci, dla uczniów, uchodźców z Ukrainy. W Szkole Podstawowej nr 1, jeden taki oddział, w Szkole Podstawowej nr 2, 2 oddziały, w Szkole Podstawowej nr 4, 3 oddziały, w Szkole Podstawowej nr 7, 3 oddziały. Wydział rozstrzygnął z upoważnienia burmistrza otwarte konkursy ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury. Dofinansowanych zostanie 12 zadań na kwotę 62 tysiące złotych. Pomocy społecznej. Dofinansowanie otrzymuje 2 zadania na kwotę 12 tysięcy złotych. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Dofinansowanie w łącznej kwocie 6 tysięcy złotych na 4 zadania. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 19 tysięcy złotych na 4 zadania.
Na większość zadań podpisaliśmy już umowę z beneficjentami. Łącznie zrealizowanych zostanie 22 zadania. Zostaną 22 zadania. Łączna kwota dotacji 99 tysięcy złotych. Trwa nabór wniosków w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowana kwota na realizację tych zadań to 150 tysięcy złotych. Wydział Spraw Obywatelskich w dalszym okresie wydał 740 numery PESEL dla uchodźców. Wydział Organizacyjny, Szanowni Państwo. W kancelarii przyjęto, zarejestrowano 781 pism i wniosków, w tym elektroniczną skrzynką podawczą 205 pism. W formie tradycyjnej wpłynęło 576 pism. Korespondencja wychodząca z Kancelarii Urzędu Miasta Mława, łącznie 2056 pism, za pośrednictwem poczty wysłano 1015 pism, gońcy roznieśli 1041 listów. Przyjęto i zrealizowano 52 wnioski dotyczące wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym 5 wniosków na wznowienie działalności, 7 wniosków zawieszenie działalności, 7 wniosków wykreślanie działalności, 15 wniosków wpis do ewidencji i 18 wniosków o zmianie wpisu. Szanowni Państwo, Wydział Gospodarki Komunalnej. Przepraszam, działania w ramach programu Czyste Powietrze. Ilość obsłużonych wniosków na dotację, wnioskowana kwota 197 370 zł, 19 takich wniosków na prawie 200 000 zł. Ilość obsłużonych wniosków o wypłatę dotacji 6. Ilość udzielonych konsultacji w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu Czyste Powietrze 41. Przyjęte deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. 144 takie wnioski zostały przyjęte. Szanowni Państwo, przypominam o obowiązku. Obowiązek spoczywa na właścicielach nieruchomości, w związku z tym trzeba zgłosić do 30 czerwca bieżącego roku. Później niestety będą naliczane, nakładane kary, a te kary już w tysiącach złotych są. Taka jest wysokość. W związku z tym bardzo proszę o zachowanie ustawowego terminu. Informacja z działań Straży Miejskiej w Mławie. Zgłoszenia przyjęte od mieszkańców oraz wszczęte czynności wyjaśniające w zgłoszonych sprawach. 111 przypadków. Interwencje strażników miejskich przeprowadzone podczas służby patrolowej w terenie 124. Zwierzęta bezpańskie wyłapane i przekazane do przychodni zwierząt 5. Kontrole porządkowe nieruchomości 9. Kontroli nieruchomości będzie więcej, Szanowni Państwo, od maja. Ja przez wiele lat apeluję o to, żeby mieszkańcy tam, gdzie zostały wybudowane kolektory sanitarne i przykanaliki, podłączali swoje posesje. W ramach tych działań związanych z aglomeracją chcemy osiągnąć efekt ekologiczny, a w związku z tym wszyscy, którzy mają swoje nieruchomości w ulicach, gdzie, powtarzam, wybudowano kanalizację sanitarną ze środków zewnętrznych, ale również własnych, mają obowiązek podłączenia się i w związku z tym kontroli w terenie będzie bardzo, bardzo dużo, ponieważ do końca tego roku mamy taki plan, żeby odwiedzić wszystkich mieszkańców, przekonać, a jeśli nie będą przekonani, administracyjnie wymóc podłączenie do kanalizacji sanitarnej. Taki jest, Szanowni Państwo, ustawowy obowiązek. Nadzory nad osobami skierowanymi przez sąd do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, 34 przypadki. Przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Mławie zapisy obrazu z monitoringu miejskiego do spraw prowadzonych przez policję, 4. Ujawnione wykroczenia oraz zastosowane sankcje, takie jak pouczenia, mandaty karne, wnioski o ukaranie do sądu, 118 przypadków. Wydział Inwestycji, Szanowni Państwo, w sprawozdawczym okresie wydał 16 decyzji na zajęcie pasa drogowego, 11 decyzji na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, 12 decyzji na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, 4 decyzje na lokalizację zjazdu. Informacje o prowadzonych postępowaniach oraz zadaniach inwestycyjnych. Takie największe zadanie inwestycyjne, Szanowni Państwo, to przetarg, przepraszam, przetarg na rozbudowę ulicy Studzieniec w Mławie. Termin składania ofert upłynął w dniu 12 kwietnia bieżącego roku. Wpłynęły 3 oferty. Ja przypomnę, że 4 950 000 mamy zarezerwowane w budżecie na 2 lata. Przypomnę również, że otrzymaliśmy dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2 934 000 i tam z groszami jeszcze, ale to dofinansowanie, Szanowni Państwo, przypomnę, że przypada na lata 2023-2024, czyli po zakończeniu kadencji również. Chcemy, i tutaj był wniosek ze strony burmistrza, modernizację, rozbudowę ulicy Studzieniec rozpocząć jak najszybciej, czyli w tym roku. Płynęły 3 oferty. Przypominam raz jeszcze, 4 950 000 zł, to tyle przewidywaliśmy zgodnie z kosztorysem, że to będzie kosztowało to zadanie. Pierwsza oferta, Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, MPDM, czyli nasza spółka komunalna, może ubiegać się o takie rozstrzygnięcie w trybie postępowania takiego nieograniczonego, przetargowego, i złożyła ofertę 9 310 604 31 zł. To jest najkorzystniejsza oferta. Kolejna to Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. 11 766 705 zł 43 grosze. I najdroższa oferta, firma Strabag z Pruszkowa. 12 272 091 zł 88 groszy. Po analizie komisji przetargowej jest następująca rekomendacja. Najniższa oferta złożona przez naszą spółkę musi być odrzucona, ponieważ jest niekompletna. I z racji braku środków, bo kolejna to jest 11 760 000, Szanowni Państwo, czyli to jest ponad 6 800 000, by trzeba było dołożyć. Zdecydowałem, że unieważniamy postępowanie przetargowe, to dotychczasowe. Dziś takie dokumenty podpisałem. Jutro ogłaszamy przetarg po to, żeby do dnia 6 maja bieżącego roku były złożone po raz kolejny oferty, no i żeby nastąpiło, mamy nadzieję, rozstrzygnięcie. Jak widać z tych ofert, ale rekomenduję to, żeby poczekać, w związku z tym nie wnioskowałem o żadne zmiany w ufale budżetowej, trzeba będzie dołożyć pieniądze do tego zadania. Prawie 5 milionów, wartość kosztorysowa, i proszę zobaczyć, prawie 5 milionów trzeba dołożyć do tego zadania. Jaki wzrost kosztów? No to jest po prostu prawie 100% drożej niż nasze założenia. Zestawiając to z kwotą wolnych środków z lat poprzednich, prawie 45 milionów złotych, drodzy Państwo, no przewidywaliśmy łącznie ze mną i wszyscy mieszkańcy, że bardzo dużo zrobimy remontów i inwestycji. Tak długo oczekiwanych przez mieszkańców, ale przez nas tak samo, każdego z nas tutaj obecnych. Niestety sytuacja na rynku pokazuje, że tak się nie stanie. 100% droższa inwestycja. No i dziś to trzeba mieć nadzieję, że te oferty będą powtórzone. Być może, że będzie jeszcze korzystniejsza, ale przypomnę, że prawie 4,5 miliona złotych jest więcej niż zakładamy w budżecie. Szanowni Państwo, to jest ulica Studzieniec. Kolejny przetarg w ramach Polskiego Ładu. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę istniejącego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED na terenie miasta Mława. W postępowaniu przetargowym jeszcze te oferty są w badaniu. 4 oferty zostały złożone, ale rozpiętość, Szanowni Państwo, gdzie przewidzieliśmy, że 3 miliony złotych przeznaczymy na to zadanie inwestycyjne, modernizacyjne, jest następująca. Najtańsza oferta 597 855 zł, a najdroższa oferta 2 412 000 zł. To samo zadanie, a prawie 2 miliony różnicy. To jest coś niesamowitego, niepojętego. W związku z tym z ogromnym zainteresowaniem czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie, rekomendacje komisji przetargowej. Oczywiście ostateczną decyzję o tym będzie podejmował burmistrz. Ale proszę zauważyć, jak złożona, jak trudna sytuacja jest, jak drożeją materiały, jakie są oferty. Ja wspominałem być może o tym, ale ogłosiliśmy przetarg na modernizację, nadbudowę Miejskiego Domu Kultury oraz jednostek kultury, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Drodzy Państwo, kosztorys to jest prawie 23 miliony złotych. To, co jest bardzo ważne, w ramach pierwszego rozdania Polskiego Ładu otrzymaliśmy dofinansowanie, ogromne dofinansowanie, 20 milionów złotych. No oczywiście żal nie skorzystać z tak potężnego wsparcia, ale nie było żadnej oferty złożonej w pierwszym terminie. Powtórzyliśmy przetarg
I bodajże 29 kwietnia upływa termin składania ofert. Proszę Państwa, ale firma, która się interesowała, analizowała dokumenty, znaczy dokumentację, stwierdziła, że to zadanie szacuje wstępnie na wartość około 40 milionów złotych. No, mówimy o tym, co ta firma tam szacowała, co przewidywała. No, poczekajmy cierpliwie do 29 kwietnia po to, żeby dowiedzieć się, czy wpłyną oferty, a jeśli wpłyną, w jakiej wysokości, a potem wspólnie będziemy podejmowali decyzję, co dalej z tym fantem zrobić. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękuję, panie burmistrzu. Przechodzimy do punktu przedostatniego obrad dzisiejszych. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Przeczytam państwu korespondencję, jaka napłynęła w międzyczasie do Rady Miasta. Państwu wcześniej już na którejś z sesji z poprzednich czytałem, przedstawiałem pismo w sprawie informacji publicznej, którą składał portal Codziennik Mławski do nas. Informacja publiczna poszła według codziennika niezgodnie z terminem. Została zaskarżona, że jest nieterminowa i niedokładna. Sąd wydał w tej sprawie wyrok. Sekundeczkę. Zaraz go państwu sentencję. Państwo otrzymali zresztą, radni dostali ten materiały, prawda? Macie je wszyscy, ale je odczytam sentencję krótko. Zobowiązuje Radę Miasta do rozpatrzenia wniosku Jerzego Kąckiego z dnia 30 lipca 2021 roku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. Stwierdza, że bezczynność w rozpatrzeniu wniosku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, oddala skargę w pozostałym zakresie, zasądza od miasta na rzecz Jerzego Kąckiego kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Taka jest sentencja wyroku. W terminie 14 dni skarżący otrzymał stosowną informację od nas. I drugie pismo, które do nas wpłynęło, to jest pismo nowe z dnia 20 kwietnia. Pismo od przewodniczącego zarządu numer 15 osiedla młodych, pana Szymona Wyrostka. Szanowny panie przewodniczący, nie będę czytał całego pisma, tylko sentencję, bo jest dosyć długie. W związku z nadwyżką budżetową w kwocie 45 milionów w imieniu mieszkańców osiedla numer 15 młodych w Mławie zwracam się z wnioskiem o generalny remont nawierzchni asfaltowych wraz z całą infrastrukturą na terenie osiedla młodych. I dalej jest uzasadnienie tego wniosku i jakich to dotyczyłoby ulic. Wniosek ten będzie rozpatrzony zgodnie z przepisami w stosowny sposób. Jeśli uznane zostanie, że to ma być wniosek, to trafi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i będzie dalej procedowany. To tyle pism, które wpłynęły w międzyczasie do nas. Proszę bardzo, jesteśmy w punkcie interpelacji, wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo, radny Michał Pol, bardzo proszę. Dziękuję. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, chciałbym zapytać, jeżeli posiadamy informacje na dzień dzisiejszy lub wczorajszy, ile obecnie nadano numerów PSL uchodźcom ukraińskim? I czy posiadamy informację też taką, że tak powiem, na obecną chwilę, ilu obecnie jest uchodźców w instytucjach podległych miastu Mława, przeznaczonych do tego celu? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Liczba numerów PESEL to była chyba już mówiona dzisiaj, tak? Czy nie? A to na komisji chyba. Pani sekretarz chciałaby zabrać tak w tej sprawie głos? Pan burmistrz? Ja przed chwilą, panie przewodniczący, mówiłem, panie radny, że 740. No przed chwilą. Ja to dlatego pamiętam to. 740. 740 numerów PESEL. PESEL nadanych zostało uchodźcom. A druga część pytania w okresie, pana radnego? W okresie międzysesyjnym to. W okresie się międzysesyjnym. A łącznie? Za chwilę. A druga część pytania dotyczyła, ilu mamy podopiecznych, jak gdyby uchodźców, tak? W tej chwili na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 około 60 osób.
60 osób. I podopiecznych, że tak powiem, miasta. Przybywa, tak, miasta. Tak, tak. Przybywa to na Morskiej Hali Sportowej, no to współfinansujemy to zadanie, czyli prowadzenie obiektu, tej placówki. A powtarzam, raz jeszcze w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 około 60 osób. Nie liczą, nie licząc osób, które są zakwaterowane w prywatnych domach, mieszkaniach. Tak, ale było pytanie w placówkach miasta, tak? W placówkach miasta. W placówkach miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? Pan radny Korczak, proszę bardzo. Uda się. Działa. Pytanie do pana burmistrza. Chodzi mi o te 20 milionów złotych. Chciałem się zapytać, czy to są środki z tego Polskiego Ładu tylko i wyłącznie na zadanie celowe w formie kina, czy można go przeznaczyć na inne zadania? Dlatego, że nie łudźmy się, ceny nie będą już niższe. Ja w dniu dzisiejszym dostałem rachunek za prąd. 1,13 zł za 1 kW. W sierpniu podpisywałem umowę z Energo, było to 32 grosze. Także to ma bezpośredni wpływ na ceny. I czy można te 20 miliony złotych przeznaczyć na inne rzeczy, które są zaplanowane, a zaczyna brakować na to środków? Proszę o to pytanie. Dziękuję panu radnemu. Pan burmistrz ustosunkuje się do pytania, tak? Już, już, można teraz. Absolutnie nie można. Był nabór na konkretne zadania inwestycyjne w roku ubiegłym, rozstrzygnięcie i w związku z tym jest to tylko i wyłącznie przeznaczenie na konkretne zadanie, na modernizację, nadbudowę Miejskiego Domu Kultury oraz modernizację Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na inne cele absolutnie nie można przeznaczyć tych środków. Dziękuję. Dziękuję. I teraz, jeśli można, jeśli uzupełnię pytanie. Proszę. Szanowni Państwo, na dziś 1800 numerów PESEL zostało wydanych przez Urząd Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Mława. 1800 numerów PESEL. Dziękuję. Ta liczba, Szanowni Państwo, świadczy o osobach przebywających, o uchodźcach wojennych, którzy przebywają na terenie naszego miasta. Ta liczba jest mniejsza niż rzeczywista ilość osób przebywających z takiego powodu, że były ogromne kolejki w Pałacu Ślubów w parku i w związku z tym osoby obsługujące uchodźców wojennych rekomendowały, żeby udać się na teren gmin sąsiednich, ponieważ tam kolejki były bardzo krótkie, bardzo małe, nie nastręczały problemów. W związku z tym ci Państwo udawali się do Urzędu Gmin, otrzymywali krótko, oczekując na wydanie tego numeru. No, 1800 numerów w zawszym okresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Nie słyszę. W takim razie zamykam obrady 39. sesji Rady Miasta Mława. Dziękuję Państwu.